Siema, tu Johnny Rep. Moi drodzy, w tym krótkim, mam nadzieję, vlogu pogadamy sobie o dwóch sprawach. Pierwsza to są moje wnioski z obserwacji naszej grupy facebookowej, która już przekroczyła, no, chyba ponad 2000 użytkowników. Moi drodzy, tak, to jest taka promęska grupa, a to omówimy sobie kilka spraw, które tam zaobserwowałem przez ten okres funkcjonowania tej grupy od jej początku, czyli jakieś 2 miesiące. I pogadamy sobie, słuchajcie, jeszcze na koniec o tym, jak ginocentryzm i tak zwana lewica socjalna dzielnie walczy z problemami, które sama stworzyła. W tym odcinku może kwestii tak zwanej lewicy genitalnej poruszać nie będziemy, bo ile można, to do wyżygu po prostu codziennie są jakiś wysyp artykulików, no po prostu takich, że po jakimś czasie już się człowiekowi ulewa, dochodzi do wniosku, że ta cywilizacja chyba całkiem już umarła. Jest taki zresztą profil, słuchajcie, na Facebooku, który się właśnie nazywa Lewica Genitalna, który zbiera z tygodnia czy z dnia, no regularnie zbiera takie właśnie materiały z mainstreamowo-ginocentryczno-etnicystycznej bańki informacyjnej i wrzuca screeny i linki do tych materiałów, tak żeby można było się załamać już całkowicie i do końca, ale ten temat sobie może w tym vlogu odpuścimy. Zacznijmy, słuchajcie, od tej grupy naszej fantastycznej. Tak jak już mówiłem, nazbieraliśmy już ponad 2000 użytkowników. Tak, słuchajcie, tak, no ja jestem tam oficjalnie administratorem na tej grupie. Tą grupę założył właściciel kanału Blog dla Faceta 2.0, Blog dla Faceta 3.0 i Miejski Survival. Niejaki Remigiusz, występujący w tej grupie pod jakąś tam inną ksywą, chyba Janusz Nosowski. No fajnie, no oczywiście możemy w ten sposób promować naszą działalność. Natomiast fajnie, że ta grupa sobie już żyje swoim życiem. W zasadzie nie musimy się za wiele jakby zajmować jej rozwojem. Ona sama się rozwija, chłopaki tam dyskutują. Są różne kontrowersje na tej grupie, między innymi takie, że no, zdarzają się, że na tą grupę zaglądają i logują się jakieś kobity. Słuchajcie, ja formalnie jestem administratorem, ale od razu mówię, ja nie mam czasu, żeby codziennie przeglądać listę 2000 użytkowników i sprawdzać, czy tam się nie zalogowała jakaś przedstawicielka płci przeciwnej. Zwłaszcza, że ja jakby moje zdanie jest takie, ja nie jestem jakimś radykałem i nie uważam, żeby tam jakieś rozsądnie myślące kobiety nie mogły mieć wstępu. Dostała się tam niejaka Marta Markowska, czyli redaktorka prawicowo-wolnościowej prasy, której głównym obszarem zainteresowania jest właśnie, powiedzmy, no, jakiś tam red pill, można tak to określić w dużym uproszczeniu, czyli relacje między kobietami a mężczyznami we współczesnym świecie. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żeby takie właśnie kobiety na naszej grupie były, ponieważ no, zdarzają się takie, które myślą logicznie. Mało tego, uważam, że jeśli widziałem wielokrotnie takie sytuacje, że jeśli kobieta już się zaangażuje w jakąś działalność i no po prostu ten zestaw idei, który promuje, bierze za swój i jakby to swoje stado, inaczej tą grupę, no najczęściej właśnie męską na przykład, traktuje jako swoje stado i aktywnie zajmuje się jakby mówieniem o problemach tego swojego stada, czy tego stada, które uważa za swoje,
to zazwyczaj jest bardziej zaangażowana niż przeciętny jakby członek męski tego stada, moi drodzy. Także uważam, że kobiety zaangażowane w, powiedzmy, w męskie sprawy, w męskie problemy i jakby no, po prostu w menosferę, to nie jest nic złego. Tak, wiem, wielu będzie twierdzić, że to tak zwane pick me girl albo albo tak zwane virtue signaling, próby znalezienia sobie atencji męskiej. No nie, no, moi drodzy, akurat w przypadku Marty, nie znam wszystkich kobiet, które się tym zajmują, natomiast w przypadku Marty, no słuchajcie, no dziewczyna jest młoda, ma takie doświadczenia życiowe, że generalnie zawsze była przez swoje środowiska koleżanek, a raczej wypychana na zewnątrz i nie traktowana fajnie i znalazła wśród swoich kolegów no po prostu takie znajomości i taką grupę i takie jakby, no poczuła się po prostu lepiej w środowiskach męskich i takie ma doświadczenie życiowe, więc ja bym naprawdę, słuchajcie, moi drodzy, nie skreślał wszystkich kobiet, bo najwyraźniej zdarzają się takie, które po prostu myślą logicznie i potrafią się zaangażować w nasze sprawy. To jest pierwszy temat a propos naszej grupy. Drugi temat a propos naszej grupy jest taki, słuchajcie, ja jakby udzielam się na wszelkiego rodzaju promęskich grupach, takich właśnie z tej strony, powiedzmy, menosferowej, no już ładnych parę lat. I muszę Wam przyznać szczerze, że ja prawie że od początku miałem taki postulat, żeby bardziej zajmować się sprawami jakby naszymi, samorozwoju, hobby, czy rozwiązywaniu, jakby w sposób znajdywaniu rozwiązań na nasze problemy poprzez logiczne myślenie i wprowadzanie później tych rozwiązań w życie, niż bezproduktywne narzekanie, jakie to baby są złe. Natomiast, no tak, no i jakby no, dużą porcją kontentu na tych wszystkich męskich grupach, no jest trochę narzekanie na baby. I moi drodzy, przez te parę lat ja już doszedłem do wniosku, że tego się nie zwalczy. Ta sytuacja przez dłuższy czas jeszcze tak będzie wyglądać, ponieważ wielu chłopaków, którzy trafiają do menosfery, to są ludzie po no, trudnych przejściach, tak? I oni zanim wyjdą z takiego stanu dysonansu poznawczego i pewnego rodzaju zdenerwowania, że wszystko, co robili do tej pory, było po prostu przeciwskuteczne, no to trochę czasu zajmie. I tych ludzi jest coraz więcej no, dzięki funkcjonowaniu naszej ginocentrycznej, obecnie ginocentrycznego społeczeństwa. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Ja bym się specjalnie na to nie obrażał. Natomiast, jak widzicie, tam moją aktywność, czy aktywność innych kolegów na tej grupie, no to ja się właśnie staram wrzucać jak najwięcej tematów, które są nie panciowe, tylko takie właśnie nasze. No, żeby był płodozmian, tak? Żeby była jakaś tam, moi drodzy, odskocznia i próba właśnie zajęcia się przede wszystkim sobą, no, zamiast bezproduktywnego marudzenia. Dobrze, a drugą sprawą, moi drodzy, którą chcę poruszyć, to jest no właśnie to, że tak zwana ginocentryczna lewica socjalna no dzielnie, słuchajcie, zwalcza problemy, które sama stworzyła. Ponieważ gdzieś mi się rzucił w oczy ostatnio taki artykuł kretyniki politycznej chyba, o ile dobrze kojarzę, czy innego tego typu wydawnictwa z tamtej strony sceny politycznej, która strasznie marudzi na rynek, moi drodzy, wynajmu mieszkań, że właściciele mieszkań no generalnie unikają ryzyka wynajmu mieszkań parom z dziećmi, parom z zwierzętami, czy zwłaszcza samotnym, solo samodzielnym, przepraszam, matkom.
No więc, moi drodzy, no, no właśnie, no, czyli oczywiście jaka jest argumentacja i kierunek myślenia właśnie tych środowisk? No taki, że państwo abdykowało i to państwo musi się zająć tymi sprawami. No nie, moi drodzy, no, prawda jest taka, że im, w co państwo włoży swoje brudne paluchy, to najzazwyczaj spartoli. I tak to generalnie wygląda, moi drodzy, w rzeczywistości, że nasze kochane socjalne państwo, które bardzo dba o to, żeby jak powiedzieć, odpowiedzieć na wszystkie możliwe problemy największej grupy wyborców o zbieżnych interesach, tak? Czyli generalnie kobiet. I no, tak to wygląda, moi drodzy, że kobiet jest trochę więcej. Nie wiadomo dlaczego lewica uważa, że kobiety to mniejszość, kiedy w naszym pięknym społeczeństwie kobiety stanowią ponad, niewiele, ale ponad 50%, czyli my mężczyźni jesteśmy właśnie tą uciskaną mniejszością, się okazuje. No i właśnie te wszystkie podpórki dla kobiet, czyli wszelkiego rodzaju 800 plusy, tak? To ostatnio zresztą Dziki Trener, czy cała masa innych content creatorów online'owych eksploatuje ten temat. No tak, no, moi drodzy, no tak to wygląda. Im więcej kapitan państwo próbuje pomóc swojej największej grupie wyborców, czyli kobiet, tym bardziej odbywa się to kosztem mężczyzn, czyli tej grupy społecznej, która utrzymuje ten cyrk. I prędzej czy później to się musi skończyć tak, że ryneczek po prostu się odezwie i zacznie reagować, no, moi drodzy. No, czyli jaki będzie skutek tych wszystkich, tej całej legislacji, która ma zapewnić bezpieczeństwo, upragnione bezpieczeństwo kobietom? No taką, że to bezpieczeństwo odbędzie się kosztem nas, mężczyzn, nas, męskich podatników. No i prędzej czy później po prostu no, no, odbije się to czkawką i będzie znowu pytanie, ale jak to? Ale jak to możliwe? No, no właśnie tak to, moi drodzy, no właśnie tak. No właśnie. Co do tych wszystkich 800 plusów i innych takich podpórek dla matek, no moi drodzy, to już Silva chyba Verborum na ten temat sporo się wypowiadał, więc ja tu postaram się skrótowo. No, no tak, słuchajcie, te wszystkie pomoce socjalne skierowane do matek generalnie, no prawda jest taka, że te pieniądze wychodzą głównie z naszej kieszeni i idą za kobietami. Teoretycznie za dziećmi, ale w praktyce za kobietami. Czy, dlaczego tak się dzieje, moi drodzy? Ponieważ 80% wszystkich decyzji zakupowych, konsumenckich, pośrednio lub bezpośrednio, moi drodzy, mają na to największy wpływ właśnie kobiety. A w związku z tym, że kobiety są taką płcią, którą jest łatwiej zmanipulować i kobiety, co do zasady, mimo że tego, że są praktyczniejsze w relacjach, to w kwestii no, budżetu domowego, wydatków i tak dalej, są bardziej emocjonalne i bardziej ulegają wpływu. Co zresztą widać po mechanizmie mody, tak? Po prostu jak jest coś modnego wśród kobiet, to zazwyczaj większość przytłaczająca kobiet w tą modę idzie. To się wiąże z wydatkami, tak? Więc po prostu w interesie właścicieli tego świata jest to, żeby pieniądze nie stały w miejscu, nie leżały na kontach, tylko były w obrocie, czyli żeby produkty tych korporacji się sprzedawały. Im droższe, tym lepiej, w związku z czym panie czy decydentki o wydatkach powodują życie ponad stan, co wymaga dalej, moi drodzy, oczywiście kredytowania tej rozbuchanej konsumpcji,
No i generalnie tak się kręci gospodarka i 1% najbogatszych na świecie się bogaci, a reszta populacji biednieje. Także, moi drodzy, tak to wygląda. No tak to wygląda po prostu, jak większość decyzji dotyczących w zasadzie chyba wszystkich spraw oddamy kobietom, no to ja mówię oczywiście na poziomie statystycznym, tak, bo mądrych kobiet nie brakuje, natomiast jest ich mniejszość. No, więc moi drodzy, tak to wygląda. Vlog się miał być krótki, zrobił się 15-minutowy, może wystarczy. Kto lubi słuchać moich vlogów, to byłbym bardzo wdzięczny za łapkę w górę. Komentujcie w komentarzach, bo komentarze to sól tego kanału i tym no, pesymistycznym akcentem. Nara. Kto jeszcze nie subskrybuje, to subskrybujcie. No, to nara.